Cześć, witamy ponownie na kanale Geekosfera. Nie zaskoczymy Was. Omawiamy sobie kolejny odcinek Star Trek Discovery. Tym razem to Lustra, czyli piąty odcinek. I w zasadzie, co możemy jeszcze powiedzieć? Ja jestem Łuki, ze mną jest Bartas. Jestem. Niestety jestem. I tak w skrócie to tyle. Dziękujemy, że wysłuchaliście nas do końca. Ale postaramy się bardziej. Niech będzie. Kolejny fenomenalny odcinek. Ja podziwiam tych scenarzystów. Znaczy, z jednej strony oni nie zaskakują, bo to jest ich już taki rozpoznawczy. Że są do niczego? To jest znak rozpoznawczy? Znak rozpoznawczy taki, że... Znaczy to, że są do niczego, to wiadomo, ale znak rozpoznawczy, że mamy materiał na półtora odcinka, rozciągamy to na 10. No bo tutaj już widać, znaczy, że... O całym sezonie mówisz. Tak, że są tak, to już jest taka dłużyzna, że aż boli. Wiesz co, ja wspominałem o tym w jednym z poprzednich odcinków, że oni, to jest ostatni finałowy sezon i oni chcą nawiązać chyba do maksymalnej ilości Star Treków, jak się da. To na pewno, to czuć tutaj. Więc mieliśmy już Trile, mieliśmy już TNG, teraz mieliśmy Mirrora łamane przez TOSa. Bóg jeden wie, co oni jeszcze wymyśli. Tak, tak, tylko że to by w sumie jedno nie wykluczało drugiego. No można to zrobić po prostu sprawnie, a można to zrobić w taki sposób. No wiesz, no zamiast ich to usiedli i pomyśleli, jak zrobić, żeby nawiązać do jak największej ilości, zróbmy tak, żeby latali z punktu A do punktu B i w każdym punkcie będzie jakaś pseudo nawiązanie do reszty uniwersum. Mm-hmm. No dobra, ale o czym jest odcinek? No właśnie, wracamy do punktu dokładnie takiego samego, jak byliśmy na początku czwartego odcinka. Czy dobrze się wydarzył przy odcinku? Czyli tak, bardzo dobrze się wydarzył czwarty odcinek, bo są w tych współrzędnych, które znaleźli na Trilu. Muszę Ci przerwać, bo w sekcji komentarzy pojawił się komentarz pod naszym filmem. Tak. Że otóż o nich w poprzednim odcinku cały statek skakał. No jest taki komentarz. Ja bym chciał, żeby szanowny autor tego komentarzu, który jak wiemy jest dość znanym fanem Star Treka, żeby się rozwinął. Ja chcę wiedzieć, co to znaczy cały statek skakał. Znaczy oni nie wiedzieli, że skaczą? Oni byli zawieszeni w czasoprzestrzeni? Oni co? Bo ja mój mózg jakoś nie jest w stanie przetrawić tej informacji. Może po prostu za bardzo się tym komentarzem przyjmujesz. Pewnie tak. Znaczy nie tyle, że się przyjmuję, to mnie zafascynował. Rozumiem. Zafascynowała mnie koncepcja, cały statek skakał w czasie po swojej linii czasowej i nikt o tym nie wiedział. I zafascynowało mnie to, jak możesz cofać się w czasie, skakać do przodu i o tym nie wiedzieć. Bo tego nie łapię. I chciałbym, żeby mi to ktoś wyjaśnił. Scenarzyści mi tego nie wyjaśnią, bo sami nie wiedzą. To może szalony kolega. Także zapraszam. To nie jest, broń Boże, to nie jest jakiś atak czy złośliwy. Ja naprawdę jestem ciekaw. Ale wracając. No więc jesteśmy w tym samym punkcie. Tak. I odkryli, że tak naprawdę to nie jest pusta przestrzeń, tylko kryje się tam tunel czasoprzestrzenny, tak zwany wormhole. Ja powiem tobie, że byłem przekonany, że to jest już nawiązanie do DS9. No poniekąd każdy wormhole jest nawiązany do DS9. Ale ja byłem przekonany, że tam już będą prorocy. No rozumiem. Wiadomo, będą prorocy i Cisco będzie miał kolejną... No wiesz co, jakby to było takie też do gammy gdzieś... Znaczy nie, no zamiast ich to po prostu wiadomo... Będą takie przebłyski, jak Cisco miał z prorokami i dadzą im tą wskazówkę, powiedzą, dobra, nara i idę. Jesteście już godni. No ale nie. Ale nie. Nie. Bo znajdują tam statek Enterprise. Znaczy, przede wszystkim znaleźli tam statek Mele i Pety. To jest już ciekawe. Także jakoś, w jakiś sposób, to chciałbym wiedzieć, i chyba ja to rozumiem tak, że w tym czasie, kiedy ten robaczek czasowy tam działał, oni wtedy się przesmyknęli tam. Do tego wormhola. No okej. Okay. No bo inaczej by ich chyba ktoś zauważył, jak im przelatuje statek przed nosem i wlatuje do wormhola. No, więc interpretuję to tak, że ten całe zawirowanie czasowe, że ta załoga straciła tam te 6 godzin swojego życia, nie wiedziała, co się dzieje. Mele i Peta wykorzystali na to, żeby znaleźć się w tym wormhole. Inaczej to było, to już nic z tego nie rozumiem. Tak, szabak,
znaleźli się w tym łomku. I statek jest zniszczony? Nie. Znaczy statek ma... Jest na pół. Grubo... Ile on będzie miał? Ponad 1500 lat? Ale nie, no statek ma lejpety na pół. A, lejpety, bo ja już mówię o tym. Tak. No 800, tak? No 800? No tak, bo 800 lat skoczyli. Mm-hmm. No jest tam też, oprócz statka ma lejpety, jest wrak ISS Enterprise'a. Tu dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest przejęzyczenie. Tak, ISS, gdyż jest to statek mirrorowy. Tak, czyli właśnie te lustra z tytułu tego odcinka tutaj wchodzą tak jednoznacznie. Bo tutaj zaznaczymy, że jeżeli ktoś nie zna uniwersum Star Treka, to w uniwersum Star Treka jest taki lustrzany świat, który nazywa się Mirrorem i przez wiele odcinków w różnych serialach się pojawiał i poznawaliśmy troszeczkę losy tamtego świata. Tam Ziemianie byli źli, agresywni. Imperium Terrańskie. Imperium Terrańskie byli bardzo tacy wrogo nastawieni do wszystkich w przeciwieństwie do Federacji. Tak, no i Discovery trochę rozwinął ten temat. Były też... To jest, wbrew pozorom, to jeszcze nie było takie złe. To nie było złe, ten to nie było złe, tylko właśnie tam... próbuję włożyć tutaj trochę lore z Discovery z poprzednich sezonów. Gdzie była Imperatorka, był Zupa z Saurian. Tak, i Lorca, który udawał tak, naszego, Lorca właśnie, no ale właśnie, nie był to nasz. Też jeden z lepszych twistów tego serialu. Tak, znaczy tak. W każdym razie ten mirrorowy właśnie ISS Enterprise, ale no pusty kompletnie. Bez, w tym ale co, okej. Okay. No. Ominęliśmy tylko jeszcze jeden ważny szczegół. Do tego wormhola leci oczywiście Michalina i Booker. Nie! I dlaczego jedzie Booker? Ja chcę wiedzieć, dlaczego leci kapitan. To jest cytat. No to była rozmowa z Reynorem, dlaczego leci kapitan. Wreszcie ktoś się zorientował, że coś jest nie tak. I Michalina powiedziała, lecę. A Reynor mówi, no weź. A Michalina mówi, lecę. A on mówi, no dobra. Lecę i wrócimy zatrzymać. I biorę Bookera, ona się pyta, po co? On mówi, jest naszym atutem, jedynym atutem jest jego powiązane osobiste z Mal. I tutaj padłem. Mówię, jaki to jest atut, jakie to jest powiązane, o której ona nawet nie wie. W znaczy, jaki nie, sposób no, wiesz, to może, no, może pomóc? Może wie, że trzeba nie wiedzieć, no bo przecież tam oni się pewnie tak jakoś gadają ze sobą, nie? No, no, nie. To może jej powiedział, słuchaj. Bo ta laska to tam... No nie, no potem wiemy już w ciągu dalszego tego odcinka, że nie wiedziała. Nie wiedziała, kim on jest, nie? No jak, no coś tam już mówiła o tym. No potem, a bo ty jesteś od tego Bookera, co był twoim mentorem, to był mój ojciec tam, no. Nie wiem, Daddy Issues, no. No, no to widzisz, coś tam już... Wiesz, jak lecisz na misję, gdzie załóżmy są jacyś, jest jakaś grupa ludzi, z którymi był związany Booker, no to warto go mieć jednak ze sobą. No to akurat no... Ale on w żaden sposób nie był związany, tylko... No nie, no był kurierem przedtem. Ale czyli... znał kogoś, kto znał Ale był kurierem. Mele. No to wszystko. Ale był kurierem. Czy był w tej organizacji? Jakbyś był, śledził mafię, to łatwiej by się było iść na spotkanie z kimś, kto był w mafii? Na akcję kolesia z mafii nie bierzesz, tylko on ci daje wkład teoretyczny przed akcją. No dobra, tam no możesz go wziąć, nie, jak jesteś nowy. No, no, nie. Tak, jak jesteś nowy. Ale rozumiesz, no to masz jakieś, ci powie chociaż jak się zachować. Czy pierwszy no całować, czy jak. Może przed akcją i... No nie możesz zrobić przed akcją, bo jak nie widzisz jak iskrzy między nimi. Nie. Jak... Jakby Booker i Michalina zostali sami w pokoju, to jest koniec, chłopie. No co, dlatego razem sami 18? Idą na misję? No bo mają misję, to się na misji koncentrują, a nie na sobie. Rozumiesz? To jest akurat, ja tu będę bronił tej tezy. To jest bardzo mądre. Dobrze, i teraz dam ci drugi cytat. Lecę już tym. Chyba są już na Enterprise, jeżeli dobrze pamiętam. I Michalina mówi do Bookera, co powiesz, mole, jak już ich znajdziemy? Booker odpowiada, nie wiem. No słuchaj. I tu jest szachmat. To jest sprawa. Koleś jest przygotowany na wszystko. Także to jest ten ich największy atut. No, koleś improwizuje. To jest... Nie, no dobrze, nie, tylko nie klei mi się to. W każdym razie
No, dotarli do tego Enterprise'a. Okazuje się, on tam pusty i wiedzą tylko, że Mele i Peta są też na pokładzie. Ale ciężko, żeby nie był pusty. No raczej tak, no 800 lat minęło. No. Ale w sensie taki pusty, że nie ma też szczątków załogi. I on jest pusty, ale ktoś tam schował zagadkę. No, jak jeszcze byli żywi. Byli żywi. Tak. Bo ja powiem tobie, że ja wątki chowania tych zagadek to dla mnie są... Na końcu wyjaśnienie. Jak chcesz, to mogę ci teraz wytłumaczyć, jak to na końcu wyjaśnienie. No to wiesz co, powiedz od razu, bo ja... Ta załoga uciekła w kapsułach ratunkowych, no. Dotarli do cywilizacji, no i jakby spiknęli się z tym Romulaninem. Jeden z nich był w tej czwórce chyba ludzi, osób związanych w tym ukryciu tej zagadki, stworzeniu tej zagadki. I dlatego tam poleciał? No tam schował go, nie wiedział o tym, i jest Enterprise'ie, i tam schował. Czyli schował kolejną zagadkę, tak ważną dla ludzkości, w wormholu. No ukryty wormhole, nikt nie wiedział, że on tam jest, nie? Czyli schowali tak ważną rzecz w wormhole. Tak dobrze rozumiem, gościa. No tak, no bo to wszystko chowali ważne w takich miejscach, żeby nikt nie znalazł. W takich miejscach, które mogą się rozsywalić. No. Żeby nikt tylko potem nie znalazł. No. Nie. No tak jak z Syntrylem, no czyli też nie wiedzieli, jak długo to potrwa, no to... Ale ten wormhole był stabilny. To dopiero akcja, że tak powiem, ratunkowa spowodowała niestabilność tego wormhole. No okej, okay, ale nie jestem znawcą w kwestii wormholów, ale nie jestem pewien, czy jesteś w stanie stwierdzić, czy przez 800 lat on będzie stabilny, jeżeli jest stabilny obecnie. To raz. Dwa. Mam dziwne podejrzenie, że statek też może się zniszczyć. Czy statek może się zniszczyć w przestrzeni kosmicznej? W przestrzeni kosmicznej. No bo tam nie... W środku, wiesz, może się tam trochę z tą chlizną zacząć wywalić, ale no tam nie jakby, ma co porządować. Ale mógł się zapaść. Nie wiem. To jest, uznajmy, że tak. 800 lat dla Wszechświata to jest nic, nie? No właśnie. Więc mógł tak łatwo sobie ten Wszechświat to pyknąć. Więc wiemy, ile czasu był ten Wszechświat, ten wormhole już istniał. No więc właśnie, to... Dobra, niech będzie, ale dla mnie to jest... Dobra kryjówka moim zdaniem akurat, bo zauważ, że oni tam przylecieli, na początku nic nie widzieli, musieli trochę się namęczyć, żeby odkryć w ogóle, że ten wormhole tam istnieje, więc to jeszcze tam się jakoś klei. Okej, okay. Ale spotykają kogoś na tym interfejsie. W sensie Mele i Petę. No tak, no bo zobaczyli ten statek i potem w skanach wyszło, że tam są dwie formy życia. Właśnie oni. I oni już znaleźli tę wskazówkę. Mhm. To są też do myśli. Ja ich lubię. Ale nie byli pewni, że ją znaleźli. Bo potem wchodzi Michalina i im blefuje, że ona jednak ma tą wskazówkę i to oni znaleźli jakieś badziewie. Bo włożyła coś tam. I oni zwątpili. I tutaj... No co mam ci powiedzieć? No. Mieli coś, co przypomina... Aha, bo oni... Dobra. Oni nie widzieli tej pierwszej części, więc mogą nie wiedzieć, jak wygląda kawałek mapy. No dobra, to jeszcze... No niech im będzie. No. No niech tak. Im będzie, że... To miało jeszcze jakiś sens, ale za to scenarzyści uraczyli nas pięknymi retrospekcjami. Bo to jest tak. Piąty odcinek, więc najwyższa pora poznać Mele i Petę. Dowiedzieć się, jak oni się poznali. To jest ta historia, która mnie fascynuje. Moje życie byłoby niepełne bez tego. No i mam wiele problemów z tą retrospekcją. Tylko tyle? Wiele. Po pierwsze, no sama konstrukcja tej retrospekcji jest... Będę się powtarzał, ale emocje jak na grzybach. Naprawdę. No już bardziej sztampowej retrospekcji to tak dawno nie widziałem. Wiesz co, mnie najbardziej przeraża to, że ja nie jestem w stanie im uwierzyć w jakiekolwiek uczucie między nimi. Tak, uczucia w Discovery są po prostu... Scenarzyści nie potrafią tego zrobić. Ja tego nie... Nie kołam tej bazy. Ona przelatywała. On był strażnikiem. I już, ale z Indii. No właśnie, no. Ona do niego, że podobno tu jest jakiś z rodu królewskiego. No ale to był, widzisz, rozumiesz, mezalians. To takie jest oryginalne. No, bardzo fajnie, no. Przejąłem się strasznie, to strasznie z tego powodu wszystko jedno. Ale czy ty byłeś w stanie poczuć, że tam jak zaiskrzyło to, aż ogień, rozumiesz? Czy to idzie zrobić? No wszystko idzie zrobić, tylko... No, trzy składniki są przynajmniej potrzebne, nie? Scenariusz, reżyseria i aktorstwo. No a tu nie ma nic. Tutaj jest tu nie ma jakiś... nic, tak. Ja nie wiem. Tu nie ma nic. Wszystkie retrospekcje w tej samej scenerii na końcu
jakaś scena, w której Beta ma, celuje do Meli, ja mam uwierzyć w to, że ją zabiję. W retrospekcji. No tak. No to... Powinien się przejąć. Nie przejąłeś się. Ani trochę. Oglądałeś to źle. No masz rację, powinienem przewijać to. Swoją drogą. No właśnie, i to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest, że pokazali mi Brinów. I tak jak sama koncepcja, to nie było nawet zaskoczenie, bo o Brinach plotki chodziły, że będą Briny w tym sezonie. Ale no pokazali twarz Brinów. No pokazali. I ja nie wiem, co o tym myślę. Z jednej strony jako... rozszerza to jakoś lore tego całego świata, ale jestem trochę zawiedziony tym, co zobaczyłem. Dobrze, a dlaczego jesteś zawiedziony? No bo nie wiem, czy pamiętasz z Deep Space Nine'a, bo stamtąd znam Brinów, to byli sojusznicy Dominium. Oni byli przedstawieni jako bardzo tajemnicza rasa i że mają te kaski jako podtrzymywacze zimna, że oni pochodzą z zimnej planety, kryogenicznej. I to są skafandry, które generują zimno, że mogli w ogóle przebywać w takim środowisku jak inni humanoidzi. A teraz się okazuje, że to jest w zasadzie po to, żeby mieli galaretowaną mordę. Mnie... I potem ta koncepcja, jako science fiction, że oni mają jakby dwie twarze, to nawet jeszcze nie jest źle. Nie, że... Nie masz galaretową tą twarz, bo jak chcesz mieć taką solidną, no to się skupiasz na to, żeby być solidną, mieć tą twarz, tą formę, więc stajesz się wolniejszy, gorzej myślisz, no bo coś trochę jak zjesz niby, to potem jak trawisz, to też gorzej myślisz, nie? To ja. na takiej zasadzie niby rozumiem, że to miało się dziać. Ale nie klei mi się to z Brinami, jak do tej pory widzieliśmy. Rozumiem. Ale no muszę przyjąć to na klatę, no tak to wymyślili i tak teraz Briny wyglądają i tak mamy to, musimy to... Nie. Traktować. Mnie zabiło to, że on wygląda jak Romulanin. Nie przypomina ci, bo mi przypomina Romulanin. Ja takie z łuskami. No ale generalnie... No... Trochę tak. I o ile ja rozumiem, jak oglądam Tosa, że tam wszyscy wyglądają, są sami humanoidzi. Mhm. Wybaczam to TNG, wybaczam to serialu z lat 90. To na Boga to już nie szło nic innego zrobić. To naprawdę jest wzór numer 6. To jest raz, no... I wiesz, jakie miałem skojarzenie? Że to jest tam Romulanie, którym by wymyślili ludzie, którzy wymyślali Klingonów w pierwszym sezonie. No tak trochę... Nie? Tak, zrobimy im... Po prostu tak jakby Klingon spotkał się z kosmetyczki z botoksem i go nastrzykali wszędzie. No przecież no... Nie rozumiem tej koncepcji. To znowu jest coś takiego... Już chcesz zakończyć ten serial, już nawiązujesz do innych Star Treków, ale musisz jeszcze narobić syf. Jeszcze musisz dobić, jeszcze musisz wziąć biednych Brinów. Co oni ci zrobili? I jeżeli mam tak jeszcze... Co mi się podobało z Brinami, to nowe skafandry. Bo z jednej strony wiedziałeś od razu, jak widzisz, że to są Brinowie, ale czułeś, że to są już te zbroje są nowe. No trochę czasu minęło. Trochę czasu minęło i to było czuć. Nawet nieźle to wyszło, dopóki właśnie nie zdjęli tych masek, bo dużo fajniej było, gdyby jednak zostało to tak, jak zostało. I nawet fajniej było, gdyby ten Peta był po prostu cały czas w tej zbroi. Nie? Pewnie tak. I to było takie, no... Ale? Ale i jaki kolejny jeszcze mam problem, bo zapomnę. Czy ty pamiętasz, dlaczego oni się spotkali, na co i dlaczego w ogóle Mele zbiera kasę? No bo jest... Bo ona w ogóle zbiera kasę. No bo jest Disgończyk. Nie. Jak oni się poznawają. Z tym Lakiem. Mol się poznawać z Lakiem. Tak. Ona coś zbiera. To ona tak. Zbiera kasę tak, na tak. Wyjazd. Ona ma swój statek, coś przemyca i ona zbiera kasę na podróż. Ale gdzie ona się jecha? Na jakiejś kolonii, której jej powiedział tatuś. Bo tam będzie pięknie. Tak. No przecież padłem. No to mnie wsiada... Kobieto, wsiadasz w statek i lecisz. Nie leć tam, przemycać to, co przemycasz, tylko zamiast przemycać, leć. Ale może jej nie było... Nie paliwa może nie miała, może tam było paliwo też jak u nas za 7 zł i... No ale latała w tym IWFT. No tak, ale to stać ją było na benzynę tylko tutaj. A tam już dalej jest. Ale to jest świat Star Treka, nie? Ja wiem, że to był czasy, gdzie ten warp nie działał i tak dalej. Ja to rozumiem, ale miała statek. No miała. No. I latała. No, słuchaj, ja nie oczekuję logiki po tych scenarzystach. Więc mówię... Więc podsumowujmy tą historię. Jest niechciana kobita, która zbiera kasę na wyjazd, zbiera na PKS. Jest książę z jakiejś innej rasy,
który jest mezalians. Ale ten książę jest taki podpadł, nie? Właśnie, ten książę jest idiotą. Znaczy, czarną owcą. Jest niegodny bycia księciem. Dokładnie. No i oni się pokochali. W ogóle to jest w ogóle... No to... Po co? Bardzo mi jest to potrzebne w tym sezonie. W tym serialu w ogóle. To już w ogóle mogli zostawić, jak się poznali. To już bardziej bym wierzył w tą miłość, zanim to pokazali, wiesz? Znaczy, dopóki ich nie pokazali, byli dziwni, bezpciowi, ale po prostu sobie byli. Tak. A teraz to już jest... No, pośmiewisko. Im dalej w las, tym jest gorzej z nimi. No. Też potem na tym Enterprise ta cała akcja, gdzie tamte pole siłowe się włączyło, Michalina rozmawia z Petą, Mela biegnie z Bukiem, co wy tam wszyscy, co wy tam... No, coś tam se poklikali, wrócili, ja muszę wracać. No ale akcja... A po co ty musisz wracać? O co zobacz, tam chodziło w ogóle? Zobacz jeszcze, właśnie ja tego do końca nie zrozumiałem. Nagle ta mówi, nie puszczę was, zaczęli do siebie celować, bo ja mówię, coś tu jest, gdzieś to mi coś umyka, coś ja nie do końca czuję klimat, tym bardziej, że w zasadzie równie dobrze mogli się dogadać. No. No bo jeżeli ci chcą pieniędzy, to federacja może im, w sumie mogłaby im zapłacić. To raz. Dwa, mogliby nawet ich ochronić. Przed tym miejscem gończym, co oni tam uciekali. Mm. Przed Jabą. Bo to są Gwiezdne Wojny. Widzisz, jest... Riga się nazywało. A tak. Zobacz, to jest przemytnik, którego ściga mafijny boss. No nie mafijny całej, to całego państwa. Dobra, przepisz tak, żeby się facetka nie skapał. I to idzie zrobić. To prawda, tam Brynowie niby tam jakieś konszachty, czy coś było, że... Bo chyba było, tak? Że ta kobieta... Kurczę, widzisz, to już teraz jest zmęczenie. Kobieta, no ten drugi romans z tym Kelpianinem. Saru, tak, no. I tam nie było jakiejś debaty z Brynami, nie było jakiejś narady z nimi, że oni jakieś konszachty z federacją wchodzą? Coś wspominali o Brynach. No właśnie, i może... No to będzie mu się powiązane. Będzie jeszcze właśnie coś wydarzy. Na koniec książę wiedzie i mówię, tak. Ja zostaję szefem Brynów i łączymy się z federacją. No tak, przecież on jest następcą tronu. Zobacz, jak oni subtelnie plotą nic intryg. Subtelnie. Zobacz, jak oni to sprytnie robią. Ty już teraz patrzysz, mówisz, kurczę, bo tam byli Brynowie, oni się kontaktują, on tu wiedzie, tutaj to wszystko, to się tak i skończy. W ogóle i ja dochodzę do wniosku, że ta dwójka jest tak zajebista, no bo umówmy się, bez zasobów federacji oni zawsze są trzy kroki do przodu, że w sumie warto byłoby ich wziąć do ekipy. No, znaczy, ja widzisz, tu jest znowu problem, bo ja tej zajebistości też na ekranie nie widzę, nie? Znaczy, jest efekt. Dokładnie. Zawsze są trzy kroki do przodu. Nawet mieli pajączka czasowego. No i no. To są twardziele. To są twardziele jak nic, bo on, zobacz jaka Mol jest świetna. Nie wiem, czy pamiętasz scenę, gdzie ona na mostku tego Enterprise'a pierwszy raz jest na statku. Na co? Co to dla niej? Otwarła jakąś klapkę, coś pociągnęła, zrobiła wyładowanie energetyczne, idzie. No i good, już jest po sprawie. 800-letni statek, którego nie zna. Chłopie, co to jest? Weszła, pozamiatała. Co to jest dla niej? Pewnie konia też by podkuła. Także wiesz. To jest, wiesz, to tutaj... Oni są naprawdę... Ja się poważnie zastanawiam, dlaczego nie zaoferowano im współpracy. No właśnie to jest dziwne, bo to wystarczyło się dogadać. Tym bardziej, że mają kontakt z Bookerem, bo to jest ich... Jakby no... Atut, może tak. Tak, mają Bookera, który jest tylko po to, żeby im pomógł w kontakcie z nim. I jeżeli oni chcą tylko pieniędzy, żeby pozbyć się tego listu gończego, no to tu ja tu widzę pole tutaj do negocjacji. No tak. Bo oni nie robią tego dla idei. Nie chcą tej broni mitycznej. Tak? Mhm. Więc... Tak, oni chcą kasę, no i żeby, jak nawet rozumiem, żeby dostać się znowu do tej kolonii wymarzonej. No to ten by ich przyniósł. Tym zarodkowym. No jak najbardziej. Czarny alarm, piu! I już są. Także nie rozumiem tego konfliktu. No
Dlatego widzisz, on jest niezrozumiały na wielu płaszczyznach, no bo teraz to się działo na tym Enterprise też jest jakieś kompletnie dziwne. My być może się troszeczkę czepiamy, ale to naprawdę... Znaczy, bo teraz się czepiamy, żeby w ogóle cokolwiek wyciągnąć z tego odcinka, bo naprawdę jakby się zastanowić, ten odcinek był kompletnie o niczym. Drugi raz już. Pod rząd. Znaczy, tylko że tamten jeszcze dało się oglądać, on nie był taki zły. No ale był też zapychaczem. Był zapychaczem, ale paradoksalnie, no tak jak to nawet stwierdziliśmy, to był najlepszy odcinek tego sezonu. Bo oglądało się go nawet całkiem przyjemnie, tutaj już zasypiasz. Tutaj już... zasypiasz, nie wiesz, dostajesz historię miłosną taką, że po prostu widziałeś to w iluś bajkach Disneya 30 lat temu. No, delikatnie mówiąc. Nie, tylko że lepiej zrealizowane tam wtedy. Ta historia na tym, po co to jest ES Enterprise, to ja do teraz nie wiem, oprócz tego, że Michalina tam płakała, że gdzieś tutaj Spock siedział i ona tęskni za bratem czy coś. No przecież ludzie... teraz myślę, że Spock tam nie siedział, tylko zły Spock. No ale no, mostek był taki sam i ona mówiła, że po prostu Enterprise naszy i te takie, wiesz, te wspomnienia. Także ja tutaj to rozumiem, że ona odnosiła się do Enterprise'a, USS Enterprise'a, ale mostek był taki sam, więc mój brat tutaj siedział. No, jakby to był jakikolwiek inny statek, to wyszłoby na to samo, nie? To tak... No, znaczy masz rację. Tylko oni chcieli nawiązać do kolejnego elementu uniwersum, dlatego pomału możemy robić zakłady, co będzie następne. Ferengi... Ferengi... Ja cały czas czekam. Mi się prosi. Podejrzewam, że na jakieś kostce Borg ktoś ukryli. Może będzie trochę Dominium coś tutaj, wiesz, skoro są Brynowie. O! O, to by było coś. Zobaczymy. Może odowiedzie. O! No tylko no, aktor, jak wiemy, nie żyje. W tych czasach to... Więc... Może... Strach się bać, wiesz, jakby mieli to kombinować. No ale dobra, wracamy do odcinka. Czyli jest zamieszanie na Enterprise. W międzyczasie poznajemy historię miłosną. Poznajemy twarz Brynów, galaretowatą. Tak jest. I koniec końców. No jest tam zamieszanie na Enterprise'ie. Się wybucha wszystko. Wszystko wybucha. I muszą uciec. Lak zostaje ranny. To jest dosyć istotna informacja, bo nawet Michalina przypadkowo tam się nadział na własne tam ostrze czy coś takiego w czasie... Szamotaniny, no i tego wybuchu tak naprawdę, którego spowodowała Mal na mostku. No okay. Bo oni się tam szamotali i potem coś wybuchło, on się przewrócił na ostrze, no bo jak żeby inaczej. To jest kozak. No i krwawi. I to jest bardzo istotne, że on krwawi, bo według kanonu Brynowie nie krwawią. Słuchaj, co na ewolucji? Już czytałem tłumaczenie, że to nie jest krew, tylko wycieka mu ta galereta. I to jest tłumaczenie autentycznie scenarzysty. Gorzej mi. Okej, no niech mu wycieka, co tam chce. Bo ja czytałem wczoraj albo dzisiaj wywiad z scenarzystą, który jest ekspertem od całego uniwersum tam na planie. Dlaczego? Dlatego, że jak go zatrudniano, to nie widział nic praktycznie i w czasie pisania z kolejnych disco oglądał i nadrobił. I dlatego wie więcej niż inni scenarzyści. I on się tym chwalił w wywiadzie. Ludzie do niego przychodzą, słuchaj, bo musimy zrobić to i to, jakby to zrobić, żeby było kanonicznie. No to powiem ci, ja padłem. Kozak. To... Koleś się tym chwali. Słuchaj, to ja tutaj w Polsce jestem w stanie z miejsca wymienić 10 nazwisk, które by go porobił go w... Oczywiście. W 30 sekund. W Polsce. No ale odnoszę się do naszego podwórka, które w jakiś sposób znamy. Już wiesz, no słabo mi po prostu. No. I to jest ich ekspert, ale ten specjalista widzisz, największy. To pokazuje, jak oni bardzo nie szanują tak, tego, dokładnie. Co mają. To mnie ręce załamali, bo oni się tam tłumaczyli, że przecież w pierwszym sezonie nawet stopnili jakiegoś takiego eksperta, nie? Tam było w ogóle jakieś zamieszanie, było, że brali jakieś głosy fanów, że koleś był jakiś fan. Był jakiś taki ekspert właśnie od kanonu, tak. Ale chyba go zwolnili albo go nie słuchali, no bo... Znaczy widzisz, bo to jest zawsze problem z tego typu ekspertami, że zatrudniasz kogoś, żeby ktoś ciebie nie czepiał, że nie masz eksperta, po czym go nie słuchasz, bo, masz, no bo nie chcesz, mało ci to interesuje, co on ma do powiedzenia. Ma być napisane, że mają eksperta, tak? Tak. Ale ma się nie odzywać. Tak, konsultant, który ma siedzieć i potakiwać, bo to znowu masz taką sytuację, w której załóżmy są scenarzyści
i przyjdzie ci jakiś koleś z internetu i będzie mówił, nie, tak nie może być, gościu. Ty byś mi mówił, ja tutaj pana samochodzika napisałem, to się znam. No właśnie. Dlatego... No... Ale to potwierdza też to, co ja podejrzewam od jakiegoś czasu, że Discovery miało być osobnym serialem. W tak, sensie i... był pomysł na Discovery, nikt nie chciał tego nakręcić, więc dopisali do tego Star Trek. Tak, to widać i od to początku. To bardzo wiele tłumaczy, takie ta teza tłumaczy bardzo dużo w kontekście całego serialu. Tak, i znowu odniosę się do wywiadu, który czytałem. Sam koleś też powiedział, że w tym sezonie chcieli zrobić specjalnie właśnie nawiązania o tym, co mówimy od początku, żeby bardziej osadzić Discovery w Star Treku, bo go już tam nie ma. Tylko Star Treka już nie ma w Discovery i w sumie trochę się cieszmy z tego powodu. Ale to są chorzy ludzie. To są chorzy ludzie. Przenosisz fabułę 800 lat do przodu? Ja byłem za to wdzięczny. No ale właśnie, przenosisz fabułę 800 lat do przodu, po czym stwierdzasz, wiesz co, osadźmy to bardziej Star Treku. No bo, tak naprawdę, tego Star Treka dużo nigdy nie było w Disco. Przez ostatnie dwa sezony. No proszę cię. Obcy, który się popłakał do tego wybuchu warpa. No okej. Okay. Ale... Windy latające we wszystkich kierunkach. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi. Tak. Tak? Nie po to przyniosłeś tą fabułę 8 lat do przodu, żeby teraz nagle na partyzanta oczywiście nawiązywać do całego uniwersum, bo ty jednak chcę. Jednak bym chciał nawiązać. Ale nawet można nawiązać, tylko no zobacz, jakie oni mają poletko. Odbudowywanie federacji. Ale no to właśnie chcą odbudować tymi pierwotnymi ludźmi. Tam. Ale to... Czerwona drewno. Rozumiesz, o co chodzi. Właśnie nie tam pierwotnymi ludźmi. Odbudowujmy to porządnie. No właśnie misje dyplomatyczne, namawianie, pokazywanie idei tej federacji. No ale po co, jak masz czerwoną dyrektywę? To nie musi być tam sami Bajorani, Trilowie i tak dalej, żeby to był Star Trek. Słuchaj, przede wszystkim to jest czerwona dyrektywa. Tak jest. Więc tutaj my nie mamy nic do gadania. Ale ona jest czasami włączona, czasami nie, w zależności jak pasuje scenarzystom. No, znaczy tu nie, ja twardo stoję na stanowisku, że ci scenarzyści nie mają pojęcia, co robią. I w tym odcinku jest piękny przykład, kiedy nie mogą uciec z Enterprise'a i tutaj znowu Michalina wpada na pomysł, żeby błyskać tym wioskami. Tak. I w ten sposób wysyła sygnał pierwszemu oficerowi. Tractor beam. Wiązką ściągającą. Taki nadaje i znowu, informacje. No. Ja nie wiem. Kiedyś seriale pisano z tygodnia na tydzień. Mhm. Teraz podobno nie. Ale na początku odcinka Michalina mówi, słuchaj, jest taki wiersz. Po czym na końcu się okazuje nawiązanie tego wiersza. Ale zobacz, jakie to było piękne, bo jeszcze przy okazji poznała kulturę Raynora. No ale fajnie, ale mogła to zrobić odcinek wcześniej. Mogła. I być może gdyby zrobiła to odcinek wcześniej, to ja bym od razu się nie zorientował. Mhm. Ale miałbym poczucie, że jest to w jakiś sposób była przemyślana, a nie tak. Usiedli i dobra, teraz trzeba wykombinować, jak oni stamtąd uciekną. Bo ich prom się rozczas, czy tam wyleciał. Odłączył się. Odłączył się, a kapsuł nie było. Kapsuł nie było. I to jest bardzo ważne. Tak, to bardzo ważne, że tymi kapsułami, no tak jak wspomniałem, okazało się, że cała załoga Enterprise'a uciekła i dotarła do cywilizacji. Tak. Przypomnę tylko, to też jest ważne, kapsuły na statkach kosmicznych, szczególnie Federacji, szczególnie z tamtego czasu, nie miały napędu warp, bo to są kapsuły ewakuacyjne, a nie statki kosmiczne. Nieważne. To jest dosyć istotne. To nieważne. Ważne jest, że Michalina zamrugała jakiś kod w stylu 4144. Tak. I ten już wiedział. Czwarty wiersz. Ustaliliśmy, że Raynor jest prawie jak Michalina, wie wszystko. Ale... Oni się na... Teraz, poczekaj. Komunikują na poziomie przekazu myśli. Ale teraz skumaj teraz bazę. Jesteś kapitanem statku. Tak. Jesteś w sytuacji kryzysowej. Podkreślam to, jesteś człowiekiem. Mhm. I na twoim statku jest dużo ludzi. I możesz wysłać sygnał świetlny. I możesz, jak każdy normalny człowiek, wysłać SOS. No, tylko że w SOS by nie było, że wyciągnij mnie. A no nie, no, było... potrzebuję pomocy.
Ale to w tym... Ratuj tam je. W tej pieśni było, że właśnie masz wyciągnąć, nie? Tam była jakaś wskazówka, co masz zrobić. No znaczy, ja się z tobą zgadzam. Tylko, ale tak można było morsem to nadać. Zwyczajnie prostu... weźcie, no. Poszeście. I 90% załogi mówi, szefie. No jest chyba morsa. Jest dym. A ty celuj, jaki to jest strzał. Celujesz w jednego gościa, jakby koleś akurat ten wers, akurat go nie lubi. Tego wersa. No bo, no... No nie wiem, no. No nie kojarzył. Cokolwiek. Przyjdzie koleś do ciebie, no znaczy twój stosunek do pewnych dzieł literackich znam, ale przyjdzie koleś na przykład i powie, ale fajnie, coś tam, Pan Tadeusz, coś tam. No jest Pan Tadeusz, no. No niby znasz. No. Czwarty wers. No to fajnie, ja tak samo pomyślałem, no. Na ten czas wojski. Nawet jakbym znał, bardzo dobrze, jakiś utwór literacki, no weźmy tego no. Pana Tadeusza, no sorry, ile ludzi w Polsce zna Pana Tadeusza na wyrywki, na chociażby pierwszą księgę, że mu powiesz 35 wers. Tak. I on go zacytuje. Już od razu jest. Strzał. Idźmy dalej. Ile ludzi na świecie jest takich, żeby no najbardziej popularną księgę ludzkości, czyli Biblię w ten sposób pamięta? No właśnie. A tutaj zawsze to jest genialne. Także tak jak mówisz, do tego jednego obcego z tą księgą, jakby nie można było po prostu do kogokolwiek innego. Bo teoretycznie powinieneś zbiór poszerzać. I widzisz, bo to na pierwszy rzut oka znowu wygląda pięknie. Ktoś sobie tak wymyślił i słuchaj, ona teraz nada tak. Ten komunikat do Reynora. To jest takie... I Reynor takie, już... I Reynor już to wie. Zobaczcie, jacy oni się rozumieją. Zabrakło tego kolesia, tego jednego, który... Tej marudy tam w tym pokoju scenarzystów. Ty, ale to jest głupie. Przecież tam jest mnóstwo ludzi. Nie mogli sobie pogadać ludzie z ludźmi? Mogłyby się tak wydać naturalne. Jesteś zżyty z tymi ludźmi. Przeżyłeś tyle z nimi. Tak? Nie, walić tam. Co pokazywali w poprzednim odcinku. Walić tam, rozumiesz? Bo oni w ten sposób pokazywali, że jeden jest głupi, bo się nie zna. Przecież jeżeli fabuła następuje po sobie, bo zakładam, że nie minął tydzień, no to on jest co, 2 dni? No tak pewnie ma. 2 dni, z czego jeden skakał po linie czasami. Ona się zdążyła nauczyć na pamięć tej księgi. Tak. No, ja rozumiem, że on to jest Michalina, ma te metody wolkańskie nauki i tak dalej. Ona się urodziła już z wiedzą ale o tych księgach. Jest czerwona dyrektywa, ogarnia cały statek. Walić tam. Jeszcze sobie czyta na pamięć książki cudzych, żeby tam... Walić, to jak, wiesz. To jest jak w Rebel Moonie, z tej drugiej części. Koszą to siano, szykują się do obrony przed tymi gangusami, które tam jadą. Jest wieczór, a laska wyciąga kocyki wydziergane dla wszystkich bojowników. No po prostu padło. No, to jest mniej więcej coś takiego. No, mamy czas, jest spoko. Jest okej. Okay. Także... I następuje świetna scena na mostku, gdzie Reynar woła tych mechaników i mówi, dawać mi rozwiązanie. Natychmiast. Ja to lubię. Ja lubię takie proste podejście. Nie, słuchajcie, trzeba to zrobić, wykombinujmy coś. Tylko dawać mi rozwiązanie. Tam w pewnym momencie nawet Stein coś zaczyna tłumaczyć. Nie interesuje się, co ty mi mówisz. Ma być. To jest, szanuję to podejście. Ja strasznie, jak oni rozkminiali, co zrobić, to ja się zastanawiałem, dlaczego nie pojawia się hologram Reynara. No z kim waszy. I nie mówi, frajerzy. Musicie się po prostu postawić na ich miejscu. Dokładnie. Ja mówię, no co jest? Ja mówię, wiem, ja z hologramem powiedzieć, co jest, grane. No co wywalacie w ogóle? No ale wymyślili. Tak. Wymyślili, jak to zrobić. Czort już z tym, czy to miało sens, czy nie miało sensu. No to oczywiście znowu takie wszystkie rozwiązanie tam macie, czyli 60 sekund, żeby wlecieć z tego wormhola, bo się zamknie na zawsze. Zawsze. Dobra tam. Ale wyciągają. Michalina z Bookerem przybywa. Tak. I nagle ucieka Mele i pyta. W kapsule z napędem warp. Ale w kapsule ze statku, gdzie nie było kapsuł. I w kapsule z napędem warp. Na nie było kapsuł. Na którym nie było kapsuł. Dokładnie tak. I teraz ja pytam całkowicie serio. Jakim trzeba być przekozakiem, żeby uciec w kapsule ze statku, który nie ma kapsuł z napędem warp? Jeszcze to było już mocne, ale potem jeszcze ciąg dalszy jest.
mamy ich sygnaturę, Warp, znajdziemy ich. No powie pan, Web, czy wy się już sami nie nauczyliście na własnych błędach? Nie, nie znajdziecie ich. Wy ich 3 razy już nie znaleźliście po sygnaturze Warp. Nie, tym razem się uda. Tym razem jesteśmy na to przygotowani. Minuta później, nie znajdziemy ich. No, nie znajdziecie. Bo jest po prostu... Ołaj. I teraz już nawet nie było, że 20 fabików. Mieli jeden. Jeden sygnaturę Warp, znanej kapsuły. Wszystko jest jasne. I nie. I widzisz, i to jeszcze bardziej mi utwierdza, że oni powinni mi zaoferować współpracę, no bo to trzeba naprawdę być przekozakiem. Czy no oni nie są przekozakiem? No czy... chłopie, uciekasz, statek nie ma żadnej kapsuły, bo załoga uciekła kapsułami. Ty musisz nadawać latarkom wiersza do gościa i mieć nadzieję, że koleś akurat skuma bazę, że chodzi o ten wiersz, żeby cię wyciągnęli z tego wormhola, po czym się okazuje, że tam ty uciekasz z tego statku kapsułą bez napędu warpem. No chłopie, no pokaż, że nie jesteś, powiedz, że nie, to nie jest kozackie. Nie. No to jest przekozackie. To jest głupie. To jest przekozackie. To John McClane by tam nie dał. Weźmy pod uwagę, że jeszcze Lak jest ranny. Nieważne. Gdzie? Mogli się jeszcze wyleczyć u... Jeżeli są takie kozaki, to mogli się najpierw wyleczyć u doktora Kolbera. Ale wiesz co, ale tutaj potem cholera wie jak z tymi brydami może oni się regenerują. Pewnie tak jest. Znając tych scenarzystów, to już na tym odcinku zapomnieli o tym, że w ogóle tam w ogóle coś było. Pewnie tak jest. Także tu już pal diabli, że on może był ranny. Ale to są kozacy. Znaczy to na pewno. Nie mamy z nimi szans. Nie mamy z nimi szans, naprawdę. Jak ja zobaczyłem, jak oni uciekają, ja naprawdę zdurniałem. Pewnie ktoś tam w komentarzu zaraz wytknie, że nie mamy racji. Ja się bardzo ucieszę, bo to sprawi, że znowu zacznę wierzyć w ludzkość. Bo jeżeli ktoś napisał scenariusz, ktoś nakręcił i wszystko im pasowało, no to szacun. Mówię, tam brakowało głosu krytyki jednego kolesia. Pewnie go zwolnili od razu. Ale jest, albo chcieli skończyć. Że po prostu jechali. To jest piąty sezon, a to zawsze tak wyglądało. Tak. Ale już teraz to już jechali, już wiesz, już jedź do końca, chłopie. Koleś się zesmucił, dlatego wybuchnął warp. No. I nikt nie powiedział o tym, bo kolesie na to wpadł, że to jest głupie. No słuchaj, cały sezon czekaliśmy, żeby się dowiedzieć. Na finał, w którym koleś się wystraszył, dlatego wybuchnął warp. No ale to, no co? Nie wybuchnąłeś nigdy warp? To ja podejrzewam, że jak koleś by to napisał i przeczytał, to by stwierdził, że jest głupie. Ale nie wybuchnąłeś nigdy warp? Jak byłeś smutny? Ja nigdy nie wybuchnął warp. No, ja jestem nie warp wybuchający. Ale skąd wiesz? Może warp nie działa teraz, bo byłeś się zerowałeś. Tylko że nie mamy tej technologii. Nie, no ja znam swój warp, słuchaj. Mój warp jest nietknięty. No i tak oto kończy się kolejny odcinek, który jest delikatnie mówiąc zapychaczem. Ale mają kawałek mapy i mają substancję, która jest wskazówką do kolejnej części mapy. Bo tam było z tym mapą przyczepiona fiolka jakiegoś płynu. Mi to sprawia fizyczny ból, co mówisz. No co ty mówisz? Ja obstawiam, że teraz naprawdę znajdą jakieś ruiny Disneya. Albo Borg. No Borg musi być w tym scenie, sorry. Jak już tak nawiązują, to wiem. Musi być Borg. Do takich ikonicznych scen. Tak, wspomnieliśmy, w którymś odcinku już wspominaliśmy, że prawdopodobnie pregenitorzy też stworzyli Borg. Nie może tak się okazać. Może tak być. Może tak być. To, że jest grube, to jest taki robimy niczym szycie przewidywania, ale no nie zdziwię się, jak będzie. Znaczy oni prawdopodobnie nie są w stanie już zaskoczyć. Tak samo tutaj nie wspomnieliśmy jeszcze, że w tej pięknej fabule Booker rozmawia sobie z tą Mele. I następuje tak dramatyczna rozmowa, że słuchaj, on był moim ojcem, ja wiem, co czujesz, nie wiesz, nienawidziłam go, zostawił na sobie. No znowu, oryginalne... Mi to jest sposób do szczęścia, naprawdę. No, to, ani to nic, to nawet, ja wiem, że to w ich głowach to tworzy, buduje postać, ale to nie buduje żadnej postaci. Nie, to jest, to widać kalkę jakąś, filmów, które one tak ustaliliśmy. Widzieli pewną pulę filmów i oni to kalkują. No to jest taka kalka. Tam, ludzie kochani. Tam nic nie ma nadbudowanego nawet. Powiedz mi, czy ja dobrze zrozumiałem, że ona nienawidzi tego ojca. Tak? Tego co tak, bo ją skłamał. Ale zbiera pieniądze, żeby polecieć na klonie, o której mówię. No. Czy tylko ja widzę tutaj pewną sprzeczność? No pewnie o co ci chodzi. Jest okej. Bo ja mam naprawdę wrażenie, że oni po prostu na kolanie to piszą
i no, będzie dobrze. No mówię, znaczy, wydaje mi się, że tam brakuje też osoby krytycznej. Tam wszystkich. Tak, to prawda. Osoby krytycznej, która no, powiedziała, dobra, no, ale, ludzie, no... No ale ktoś to gra, nie? Płacą, jest, to grają, nie? Ale jest reżyser, jest odcinka, jest... Są aktorzy, no na serio nikt nie mówi... Zaraz. Słyszałeś o słowie chałtura? No, w sumie jak się tak zastanowić, to ci aktorzy jakoś tam kariery wielkiej nie robią. Zapłacone. Ma być 3-0, to będzie 3-0. Ja naprawdę... Wszyscy zrobią tam po swojemu. Pieniądze wydane. Trochę jestem ciekaw jest tego... Część ludzi jest zadowolona nawet z tego, bo jest część... I nawet nie chcę się tu śmiać. Jest część ludzi, którym się Discovery podoba. Dlatego to miał 5 sezonów w ogóle. Ja staram się szanować opinie ludzi i okej, no. Każdy ma jakiś guilty pleasure. Ja, znaczy, wiesz, to nawet nie o to chodzi. Ja uważam, bo my już po prostu też mamy pewien przebieg. Mamy taki PESEL nie inny. Widzieliśmy tych filmów, seriali już dużo, a są ludzie młodzi i podejrzewam, że bardzo duża część tych fanów Discovery to są ludzie młodzi, którzy jeszcze po prostu pierwszy raz widzą te wszystkie konstrukcje fabularne tutaj. Im to aż tak nie przeszkadza. No ale słuchaj, no jednak konstrukcja fabularna, że koleś się zerwał i wybuchnął warp. No to jest głupie na każdym poziomie, to prawda. To ja kusi mnie, żeby zrobić eksperyment i puścić to moim synom, ale nie chcę im tego robić, bo ich lubię. Aczkolwiek podejrzewam, że nawet oni by stwierdzili jak. No. Bo to był ten moment graniczny, kiedy już przekroczyło wszystko, granice były przekroczone pewne. Znaczy powiem ci tak. W tym serialu. Ja widziałem pół sezonu Star Trek Prodigy. To jest serial dla dzieci z Nickelodeonem. No właśnie. I uważam, że tamta fabuła jest dużo lepiej się klei. Nadal jest sztampowa, nadal jest prosta. Dużo lepiej się klei niż to, co się dzieje w Disco. Ale też jest przeznaczone dla dzieci. No właśnie, that's my point. Tam to jest przeznaczone dla dzieci. Ma też prostą fabułę, prostacką, ale dużo lepiej się to ogląda i lepiej się klei niż Discovery. O tym mówię. Poważny Star Trek dla wszystkich. I tak sobie teraz myślę, że gdyby poszli twoją koncepcją, to może rzeczywiście by to było lepiej. Jaką mają koncepcję? Budowania federacji. No to... Eksploracji. Tak, no właśnie... Na nowo odkrywania. To byłby duch Star Treka w tym, moim zdaniem. I... Wiesz, jest w powijakach ta federacja. W poprzednich sezonach jakoś, no, Michalina coś zrobiła, że te podwaliny, nowe fundamenty federacji są. Można zacząć coś budować. I teraz ja wiem, że fajnie robić nowoczesny serial, gdzie masz motyw przewodni przez 10 odcinków, ale wy tego robić nie umiecie. To widać najlepiej po Star Trek Strange New Worlds, gdzie robią zwykłego procedurala i wychodzi to lepiej. Widać, że tam ekipa scenarzystów w ogóle jest lepsza. Ale tak o 3 klasy lepsza. Jest lepsza. No, wywalić pytanie... wszystkich z Disco, niech ci od Strange New Worlds napiszą 2 razy więcej odcinków i po sprawie, no. Pytanie, czy oni rzeczywiście by się odnaleźli w takiej formie? Czyli nie, no, formę trzeba zmienić. Ale nie mówię ci o tych Strange New Worlds. To jest ciekawa koncepcja. Natomiast, no tu pomysł, w ogóle pomysł poszukiwania takiej prawdawnej broni, to jest też, no, mówmy się... Też takie pójście na łatwiznę, no bo... A to, wiesz, no bo to pomysłu jest... na fabułę, to niech se latają z punktu A do punktu B. No ale tak jak było z tym warpem, co wybuchło. Zobacz, była tajemnica, co wybuchło warpa, a potem się okazało, że koleś się przestraszył, kichnął i poszło. No tutaj będzie na końcu, mówię ci, finał będzie dokładnie tak samo albo słaby, albo głupi. Nie, no ja myślę, że tutaj po prostu finał będzie, że dolecą do tej planety tych progenitorów. Progenitorów i... Nie jesteście godni, bo... Nie, dobra, właśnie przepraszamy. Nie, właśnie. Ja jestem przekonany, że to będzie tak, że tam będzie jakiś czekał. No. Ty protogenitor. Tak. Bo wszystko było zaplanowane. To na pewno będzie czekał. I on powie do Michaliny, wreszcie. Ktoś dotarł, dzieci. Moje dzieci. I wtedy kurtyna. Także jakby chcieli, że można jeszcze to wyciągnąć. A to taka końcówka będzie. Tak obstawiam. Tak obstawiam. Nie wiem, czy aż z tak dobrym zakończeniem. Ewentualnie na przykład Michalina będzie ascendować. No, Michalina tam zostanie. To jest oczywiste. Bo ona się będzie uczyć. Wreszcie będzie ktoś mądrzejszy od niej. Ona będzie ich uczyć. Dobra? Wygrałeś. Ona im wytłumaczy, co źle robi.
Wygrałeś. I tak to się, tak to będzie. Tak będzie właśnie. To jest słuszna koncepcja. Ja jestem zdania, że ja już naprawdę poważnie zastanawiam, czy to był najgorszy odcinek w tym sezonie. Tak. Ten piąty. Mhm. Dlatego, że poprzednie odcinki miały przynajmniej coś w sobie, wiesz? Znaczy... Nawet ten na Trillu, znaczy na Trillu też był niezły. Nawet ten w tej dżungli. On coś miał. Chociaż się coś... Tam było, coś się działo. No tutaj nie, żeby się działo. To dążenie do tej, wiesz, to było pierwszy kawałek mapy i tak dalej, no to tam coś w tym pierwszy, nawet nie, to nie był kawałek mapy, co kolejna wskazówka, nie? Tak. W każdym razie, no coś tam się... Coś się mieliło. A tutaj to była ta totalna stagnacja, tu naprawdę... Pojawił się hologram Reynara. Który powiedział, że to są fale elektromagnetyczne, to było piękne. Ale tutaj to jest naprawdę tak, to jest niesamowite, jak odcinek na zniszczonym statku w jakiejś wormholu, gdzie jesteś, masz dwójkę bohaterów, którzy nawalają się z wrogami i on jest tak nudny, tak bezpciowy, jak przegadany. No. To jest szacun, to jest w ogóle, to trzeba się postarać, to nie jest takie proste. Bo mogłoby kusić kogoś, żeby zrobić jakąś akcję, żeby tu się coś działo. Przecież to w ogóle na dobrą sprawę to mogli wyciągnąć tego Enterprise'a szybciej. Mogli przesłuchiwać tego Mele i PT. Mogli tam wyszaleć. No wiedziałbym, że Enterprise'a nie mogli, bo ten Warhol był za mały. No ale w końcu mogli. Oni go poszerzyli, tylko znaleźli metodę na poszerzenie, no ale potem już zamknęli na zawsze Warhol. No tak, całą tą sekwencję wydarzeń doprowadzając nas do mostku, kiedy Reynar mówi, dać mi to rozwiązanie tu i teraz, to można było zrobić wcześniej i na przykład dalej prowadzić sytuację na disco. Wiesz, co można było zrobić? Zobacz, wtedy na przykład ta dwójka mogliby pokazać tą twardzielę, że oni uciekają z tego Discovery. Wtedy mogli zrobić, że on albo ona, tam miesza już które, ucieka, ale nie ucieknie samo, musi odnaleźć tamtego i idzie i nie wiem, bierze zakładnika i mówi, oddajcie mi go, to oddam zakładnika i już chociażbym coś czuł do nich. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo chyba mi to umknęło. Dlaczego po prostu Michalina z Bookerem nie jechała z całym oddziałem Marines? No bo to ogólnie jakby wiadomo, że i tak Michalina jest lepsza niż cały oddział Marines. Ale jest jedna. No ale to nadal jest jak lepsza. Jak widać, dała ciała, nie? No ona nigdy nie dała ciała. A tak po prostu weszli i tak miał być, rozumiem. Ona tak planowała. Natomiast wszystko tutaj już weszli my wszyscy. No to nie rozumiem, dlaczego ten away team był tak mały. Naprawdę nadal. Dobra, weźcie Bookera, jak to jest ich jedyny atut, ale jakiś naukowy, jacyś ochroniarze. Po co? Wiesz, że Mele i Peta jest ich dwóch. Weź dwa razy więcej ludzi albo cztery razy więcej ludzi, masz przewagę liczebną. No, ale właśnie, no i widzisz, i tu jest twój błąd w rozumowaniu. No pewnie tak. Bo należy grać uczciwie. Ich jest honorowo. Tak, ich jest dwójka, my bierzemy dwójkę. Aha. Tak? Rozumiesz? Jasne. To nie możesz... I bez sprzętów. Bez sprzętów, no co jest? No, nie można łamać takich zasad, tak? Na gołe klaty i koniec, a nie tutaj jakieś dzikie pomysły. Ich jest dwójka, nasza jest dwójka i walczymy, a nie jakieś dzikie rzeczy. Mnie zabił ten Peta, jak w pewnym momencie abstrakcja sięgnęła z nitu i ta Michalina mówi coś, że słuchaj, pójdziecie z nami coś, a będziemy mogli siedzieć razem w więzieniu. Mówię, tak, jasne! No co? Nawet możesz wybrać cele. Dokładnie. Wybierzcie sobie cele, co chcecie. I co to jest w ogóle? Trzy kanały sobie wybierzcie. W ogóle co to w ogóle było? Co to się wydarzyło? Wiecie, dlaczego Federacja miałaby ich aresztować? To jest już pierwsze moje pytanie, które mi przyszło do głowy. Znaczy, na upartego można, że niby ich zaatakowali, ale myślę, że tutaj jesteśmy w stanie uznać, że przebijamy sobie piątki i zapominamy o sprawie. Mhm. Po drugie, ten Blin, który jak widać nie jest to rasa sympatyczna. Na zasadzie, nie wiem, Wolkan czy tak, no może grzeczni, nie są to mili ludzie. Mhm. Nie jest to rasa pokojowo nastawiona do świata. Podejrzewam, że u nich w celi raczej sobie wybierasz, że chcesz z dupencją siedzieć.
No nie, tym bardziej, że no, Brynjolowie są raczej tacy izolują się od innych narodów. Mają doktrynę izolacji. Izolacjonistyczni. O, chyba prawie mi wyszło. Dlatego myślę, że mogliby po prostu nie uznawać innych ras czy cokolwiek. No, ale to za mało wiemy też o Brynach. No dobra, ale... No... I tu może to jest akurat ten plus, który widzę tutaj w tym w Discovery jeszcze, że tych Brynów jakoś tam nam poukładają. Mówię, nie do końca po mojej myśli, ale no przynajmniej ja, jakoś. Ja się mogę założyć, że już więcej nie będzie ich Brynów. No nie no, ustaliliśmy dzisiaj, że nawet coś było... Znaczy, ale nie będzie ich planety. Aha, taki, no planety wątpię, nie. Nie będzie już i o nich, w sensie, będzie tylko, będzie jakieś takie zamieszanie. Ja obstawiam, że będzie jakaś akcja w stylu konferencji. Tam ci Brynowie zaczną się rzucać. Saru tam oczywiście będzie z swoją panicą. Mm-hmm. I w ostatniej chwili wjedzie ten. Beta. Beta. No, no, no. Może tak być. I bo ja teraz ja to rządzę. Tak czuję, tak mam taką czówkę, że w tą stronę zmierza to wszystko. Nie wiem po co. Nie wiem dlaczego, ale to jest czuję, że Michalina go tam przekonała. Ja powiedziałem, że wspólną celę do salonu. No, to... no zobaczymy. Kopię. Wspólna cela. To w ogóle jest zapytanie. Dostanie wspólną celę? No raczej. No, jeszcze te trzy kanały bierzecie. Frytki. Premium. Frytki do tego. Tej... Naprawdę niech ten serial się kończy. Ja... Naprawdę, niech to się kończy, bo ja już cała moja miłość do Star Treka używam jej, żeby to obejrzeć. No wiesz, na szczęście, cały czas powtarzam, to nam Discovery najlepszego dało. Strange New World. No. I tutaj mamy na co czekać. Fajnie, super, ekstra, ale no... I słuchaj, jeżeli będzie taka wola narodu, to pewnie z przyjemnością będziemy na antenie Strange New World sobie omawiać. A proszę bardzo. Wtedy nie będziemy aż tak marudzić. Pewnie nie. Chyba, że będzie znowu odcinek muzykalowy. Chyba, że będzie odcinek muzykalowy. Natomiast ja twardo stoję na straży dwóch tez. Po pierwsze, Discovery nigdy nie miał być Star Trekiem. Popieram. Po drugie, to nigdy nie był dobry serial. Nawet odzierając to ze Star Treka, to pierwszy sezon jeszcze uszedłby jako taki średniak. Taki tak. Zapychacz, taki do kotleta, taki nie wiem, Dark Matters. Rzecz Dark Matters pewnie przyjemnie się oglądało, ale taki po prostu, o, se leci, coś tam się dzieje. Następne sezony, to podejrzewam, że to by cancel byłby w połowie sezonu już, gdyby nie to... marka Star Trekowa, bo to po prostu się nie broni na tak wielu płaszczyznach, że to jest przerażające. To prawda. Jeżeli włączysz DS9, pierwszy sezon, to on ma też dużo wad. Ma. Jest, ciężko się to ogląda, te pierwsze trzy sezony, potem tam się rozkręca, ale też, gdyby nie otoczka Star Treka, podejrzewam, że też byłby w cymbał po pierwszym sezonie. Ale tam się jakoś bronili, tam mieli jakiś pomysł. To tego nie ma. Znaczy wiesz, no bo to była procedura. Ja zawsze powtarzam, że nie każdy serial obecny musi być nowoczesnym serialem, no. Bo procedura ma jedną plus. Jak spieprzysz jeden odcinek, to spieprzysz jeden odcinek. Jak w nowoczesnym serialu spieprzysz koncepcję na sezon, to położyłeś cały serial. To prawda. A tam spieprzyłeś tylko jeden odcinek. To na prawda. Przykład Storyteller. O matko. I przypomniał. No. Albo jak, jak grali. Alamarine. Mm-hmm. To też było. Tak. No właśnie. To są pojedyncze odcinki. Idziesz, za tydzień oglądasz kolejny odcinek, już jest spoko. Tamtego nie pamiętasz. Jeżeli robisz serial nowoczesny z ciągłą fabułą, na takie błędy nie możesz sobie pozwolić. Pełna zgoda. Po prostu. Myślę, że już wystarczająco marudzimy. Oj, dzisiaj to sobie przeszliśmy samych siebie. Przyznam się, że zasiadaliśmy tutaj do nagrania, myśląc, że nie powiemy nic o tym odcinku. Jeszcze taka kawenda się włączyła. To zagawędzimy tak o tym Star Treku. Dużo dygresji, no ale coś tam... No bo to właśnie jest... Coś ponarzekaliśmy sobie. To właśnie boli. Mnie to boli cały czas. Tak. Że to, co się tu dzieje. No ale poczekajmy do piątku. Kto wie, może nas zaskoczył. Zobaczymy. Do usłyszenia. Wasi maruderzy. Trzymajcie się.